Cześć! Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z fidgetami, które możecie zrobić sami. Linki do poprzednich odcinków z tej serii będą w opisie. No to zaczynamy. Do pierwszego projektu potrzebna będzie taka siatka. Można ją znaleźć na butelce wina, albo możecie użyć siatki na przykład opakowania na ziemniaki, albo nawet możecie użyć rajstopka beretek. Potrzebna będzie też jakaś kulka. Może być taka duża kulka kauczukowa. Wkładam kulkę do siatki. Powinna ona luźno się w niej przemieszczać. Teraz użyję mocnej taśmy klejącej i posklejam końce siatki. Robię to w taki sposób. I gotowe. Otrzymaliśmy taką dużą wersję Mesh Marble. Przejdźmy do drugiego projektu. Tutaj będzie potrzebna mała siateczka z Ziploc oraz jakieś koraliki. Wkładam je do torebki. Można to sobie urozmaicić i dodać jakiś brokat do środka. Dodaję do środka trochę kleju przezroczystego. Powoli zamykam torebkę i robię to tak, żeby nie zostało w niej powietrze. Używam jeszcze taśmy klejącej i zaklejam koniec torebki, żeby mieć pewność, że jest ona dobrze zabezpieczona. I gotowe! Taka torebeczka jest bardzo przyjemna w dotyku, relaksująca i ładnie wygląda. Kolejny pomysł na dzisiaj to tak zwane globules. Do ich zrobienia użyję takiej piankowej dwustronnej taśmy klejącej. Ucinam kawałek, zdejmuję papier i zawijam to w rulonik. Teraz zakleję to dookoła kolejnym kawałkiem taśmy. Zdejmuję papier i ponownie zakleję dookoła kolejnym kawałkiem taśmy. Robię tak kilka razy, aż otrzymam coś podobnego do kulki. Trochę tu pozagniatam, żeby było bardziej jak kulka. Teraz trzeba zrobić jeszcze kilka takich kulek i zabawka będzie gotowa. Do kolejnego pomysłu potrzebny będzie kawałek tekturki. Rysuję na nim prostokąt i go wycinam. Teraz rysuję sobie jakiś kształt i go wytnę. Tutaj polecam zrobić po prostu kształt koła. Będzie on najlepszy.
Nie wiem, dlaczego ja pokusiłam się o takiego zygzaka. Po wycięciu tak to wygląda. Teraz potrzebna będzie nakrętka od butelki i jakiś sztywny drucik albo wykałaczka. Obcinam drucik tak, żeby był mniej więcej 2,5 razy dłuższy od wysokości nakrętki. Na papier do pieczenia wylewam trochę kleju na gorąco. Wkładam w ten klej drucik i trzymam go tak około 1 minutę, aż klej zastygnie. Dodam jeszcze trochę kleju i znowu poczekam, aż on zastygnie. I zobaczcie, tak to teraz wygląda. Sprawdzam, czy drucik rusza się w tym otworze bez problemów. I postanowiłam trochę ten otwór poszerzyć. Teraz jest lepiej. Wkładam drucik do otworu, a z drugiej strony nałożę na niego nakrętkę z odrobiną kleju na gorąco. Czekam, aż to zastygnie i gotowe. Do ostatniego na dzisiaj pomysłu również potrzebna będzie tekturka i tym razem wycinam z niej kwadrat. W środku rysuję mniejszy kwadrat. Teraz to pokoloruję. Ja tutaj używam markerów Posca, ale możecie użyć także normalnie farby albo jakichś zwykłych markerów. Poczekam, aż to wyschnie. Teraz potrzebna będzie mała sprężynka, na przykład do środka długopisu. Potrzebna będzie też nakrętka od butelki, albo można wyciąć też po prostu koło z tektury. Klejem na gorąco łączę ze sobą nakrętkę ze sprężynką, a potem przyklejam to do tekturki. Można to sobie jeszcze urozmaicić i dodać pokrywkę na górę. Do tego można użyć tego typu plastikowych opakowań. Moja pokrywka nie jest wystarczająco wysoka, ale to nie szkodzi. Przyklejemy do tekturki przy pomocy taśmy klejącej. I skończone. Dajcie mi znać w komentarzach, która zabawka Ci się podoba najbardziej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa!